11 kolejka za nami, Mister Garden Wilhelm Grudziądz podjął Betar Sparta Wrocław, wynik 47-43 dla gospodarzy. Zacznijmy od wypowiedzi gości, najpierw menedżer, potem zawodnik, następnie gospodarzy, tak samo menedżer oraz zawodnik, a więc bardzo proszę, Baron, kilka słów odnośnie dzisiejszego spotkania. Gratuluję ludziom na wygranego meczu. Punkty oczywiście były ważne dla wszystkich, dla nas też. Nam niestety tylko bonus udaje się stąd wywieźć. Liczyliśmy po cichu tak naprawdę na coś więcej, ale się nie udało, więc jedziemy dalej. Dziękuję bardzo. Maksym Drawik, proszę. Kilka słów odnośnie dzisiejszego spotkania. Mogliśmy patrzeć z samej kreski, a myślę, że nie udało się. Zobaczymy. Jeśli to spotkanie przegrali, to Wrocław. Jak się pojechali, się wygrali, to faktycznie nam policja pomogła. To się tak jest ciężko, bo prawda, że dzisiaj Rzeszów wygrał za 3 punkty z tego, co się orientuje. Także jedziemy do Rzeszowa, w ulicy wchodzi jak wygrano. Jeżeli chcemy się utrzymać i gratuluję Piotrowi Bożysowi. Dzięki. Dziękuję bardzo i na zakończenie Artur Błagi. Dzień dobry wszystkim. Zadowolony z dzisiejszego meczu. Ja wszystko zrobił co mógł. Jak Popoł to powiedział, płocie wyrali taki, że myślałem, że zostanę z tym płocie, ale dobrze z tym mecz wygrali i pojedziemy do Rzeszowa, będziemy tam walczyć do zwycięstwa. Tam musimy dać z siebie wszystko, żeby tam pojechać jak najlepiej. Dzisiaj byśmy w meczu Rzeszowie, już jutro będziemy działać, żeby jechać na trening do Ostrowa, żeby to wypożyczyć, żeby zrobili na to przyczepy. Na pewno jest lotnisko, także staramy się, ale nie zawsze wszystko wychodzi. Dobra, dziękuję bardzo.